ważny dzień dla społeczności Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie. Przy okazji Święta Niepodległości obchodzimy Święto Patrona Szkoły, pasowanie pierwszaków na uczniów oraz konkurs gwary. W pierwszej części programu miała miejsce uroczysta akademia. Nie zabrakło ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych. Ważnym punktem było przedstawienie historii Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, patrona szkoły. Uczniowie złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą Pawła Stalmacha. Staramy się poprzez ten Dzień Patrona Szkoły promować regionalizm, przyswajać historię. W drugiej części piątkowego spotkania w ZSG odbył się Międzyszkolny Konkurs Gwary. Wzięło w nim udział 29 uczniów. Była to młodzież z cieszyńskich szkół. Jestem pod wrażeniem tego, że ci młodzi ludzie mówią tak piękną gwarą i że potrafią założyć te piękne stroje. Myślę, że to wymaga odwagi, szczególnie w świecie skomputeryzowanym, w tym, w którym żyjemy. Zaskoczyli mnie różnorodną formą wystąpień. Wysoki poziom konkursu cieszy organizatorów. Jestem pełna wdzięczności i podziwu, ponieważ do tego konkursu to nie nauczyciele przygotowują młodzież. Taka jest prawda. My możemy przesłuchać, sprawdzić opanowanie pamięciowe, ale tak naprawdę te dzieci wynoszą ten język i szacunek do gwary z domu. Pierwsze miejsce zdobyła w konkursie m.in. Gabriela Kiełkowska z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych. Recytowałam tekst Lidii Szkaradnik. Bardzo lubię teksty tej autorki i niejednokrotnie już wykorzystywałam ich gdzieś tam w swojej karierze gwarowej, recytatorskiej. I dzisiaj wyrecytowałam tekst pod tytułem Downe żywobyci. Oto fragment tekstu w wykonaniu Gabrieli Kiełkowskiej. I tak mijały dzień za dniem, a rok za rokiem. Robota furt goniła i trzeba się było gibko zwiertać, co by nastarczyć do wieczora i co by wszystko było jak się patrzy. Robotny gazda i gaździno, póki byli zdrowi, dziecki mieli ręce pełne roboty. A jak się podziały młode roki, starzycy byli na wymowie, ale póki mogli, furt się plętli kole chałupy i coś ich pomagali. Taki to było hańdowni żywobyci. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, x.pl, Marta Szymik-Telesz.